A teraz kolejna metamorfoza uśmiechu. Tym razem pani Marta spełnia swoje marzenia. To jest historia niebywała, wzruszająca. Zobaczmy. Dzień dobry, w środę. A skoro środa, to czas na nową metamorfozę uśmiechu. I czas poznać nową bohaterkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo dziś mamy? Dzisiaj mamy panią Martę, która zgłosiła się do nas w takim stanie, z licznymi brakami zębowymi i niestety, zobaczcie, z ogromnym ubytkiem kości. Pani Anastazja na szczęście zaprojektowała przepiękne zęby i to jest to, na czym nam dzisiaj zależy. Z takimi zębami pani Martusia dzisiaj od nas wychodzi. Dobrze, jak w produkcji telewizyjnej występuje pewien element zaskoczenia, dlatego z naszą dzisiejszą bohaterką umówiłem się jako mieszkaniec dzielnicy Targówek. Wiem, że działa aktywnie, wspiera mieszkańców właśnie tej dzielnicy. Zadzwoniłem, umówiłem się, zgodziła się bez wahania. Jak daleko sięga w ogóle historia z pani uzębieniem, z problemami? Sięga od 9 roku życia. Jest pani w stanie nam powiedzieć, co tam się działo? Byłam dzieckiem, wieczorem położyłam się do łóżka i ja sobie jeszcze szalałam trochę na łóżku, jak to dziecko. I mieliśmy taką dużą mapę powieszoną z grubym takim kijem. I ja po prostu na piosence King Bruce Lee Karate Mistrz zrobiłam taki zamach i walnęłam się o to drewno i złamałam sobie jedynkę. I od tego czasu zaczęły się problemy, no bo to w latach 80. stomatologia, wiemy na jakim była poziomie, tak? No i się potem zaczęło, to potoczyło, tak? Nie udało się uratować tej jedynki i strach przed kolejnymi wizytami. O czym pani marzy? Na ten moment marzę mieć piękny uśmiech. Dlatego, że no właśnie ciągle jestem z ludźmi gdzieś. Ciągle mam ten kontakt z ludźmi, czy w pracy, czy tu społecznie na osiedlu i to jest dla mnie teraz najważniejsze. Pani Marto, czas spełnić marzenie. Zostawiam panią w najlepszych rękach. Zapraszam pani Martusiu. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w laboratorium, czyli w miejscu, gdzie przed założeniem projektuje się zęby, czyli nasza bohaterka, zanim będzie miała założony most, ktoś musi go zaprojektować i zrobić. Czyli na czym to w ogóle polega? Projektujemy zęby idealnie dopasowane dla pani, tak aby wyglądała w nich ładnie, estetycznie i prawidłowo w nich funkcjonowała. Czyli też gryzienie, dokładnie, uśmiech, to wszystko musi, dokładnie, musi współgrać. Dokładnie tak, żeby współgrało. No pani Martusiu, chwila prawdy. Nie uciekniemy przed tym. Proszę sobie powolutku tutaj opuścić nóżki. Może pani wstać? Ile pani na to czekała, pani Martusiu? No to na mnie połowę życia, jak nie więcej. Proszę państwa, to jest zawsze moment arcywzruszający i za chwileczkę jeszcze, jak to bywa na wielkich imprezach i z wielkimi gwiazdami, ta największa za sekundkę do nas dołączy. My możemy się doczekać. Mają ostatnie przygotowania, natomiast korzystając z tego, że pani doktor Barbara Sobczak jest z nami. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co tutaj się wydarzyło, bo zadanie i wyzwanie było jak zwykle bardzo trudne. Tak, nasza dzisiejsza pacjentka, pani Marta, zaczęła mieć problemy z zębami i tracić zęby już jako dziecko. Niestety zawsze taka sytuacja wiąże się też z tym, że pacjent ma zanik i kości, i tkanek miękkich. Także sukcesywnie traciła zęby, musiała nosić wyjmowaną protezę, nie czuła się z tym komfortowo i jak przyszła do mnie na konsultację, to już tak naprawdę ta ilość kości i możliwości odbudowy były bardzo, bardzo nieduże. Nie ukrywam i pani Martusia wie, że po prostu urzekła mnie jej historia i osobowość. To jest młoda, piękna kobieta i po prostu postanowiliśmy stanąć na uszach i jednocześnie na zabiegu nie tylko wprowadzić implanty, ale zrobić też odbudowę, czyli augmentację kości. Także widzicie tutaj państwo tą sytuację przed i po. A zabieg był wykonywany raptem 2 tygodnie temu. Niesamowite. I to jest, wszystko się wpisuje właśnie w cyfrową implantologię, prawda? To jest dla mnie wciąż jakąś magią. Za każdym razem, jak widzimy tutaj metamorfozy, jestem pod wielkim wrażeniem, bo jest to zmiana nie tylko
uzębieniu, ale również w całości człowieka, bo to tak bardzo wpływa. I za każdym razem jest to tak szybka metamorfoza, tutaj widzimy na ekranie, jak tutaj wszystko przebiega, prawda? Co jest takim najtrudniejszym momentem w takiej metamorfozie? Na pewno najważniejszym i najtrudniejszym momentem jest planowanie. Ja zawsze mówię, że nie operujemy pacjenta, jeżeli nie widzimy dokładnie, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Mhm. Czyli nie wiemy, nie mamy tego zaplanowanego. Tak. Mhm. Więc tutaj też nawet w tak trudnych sytuacjach widzimy, że implanty tutaj, widzimy implanty dlaczego? Dlatego, że kości było tak mało, że nie można było wprowadzić do pani kości, którą miała, te implanty w ten sposób, żeby ona ją otaczała dookoła. Mhm. Ale zawsze zaczynamy tak samo. Czyli mamy projekt, to jest projekt zębów, to co widzimy pięknych, mhm. tych, które pani Martusia ma w buzi i które tutaj widzimy na zdjęciu. I dopiero do tego projektu zawsze planuję pozycję implantów i wtedy augmentację, czyli odbudowę kości, odbudowę tkanek miękkich, tak żeby uzyskać ten efekt końcowy, żeby był wspaniały. Ale tutaj też widzicie państwo, do jak dużych zaników dochodzi mhm. właśnie, a bardzo dużo jest takich pacjentów. I też myśmy dzisiaj rozmawiały przed programem z panią Martą, że dużo jest ludzi, którzy po prostu zwlekają. Myślą, że jeszcze mają czas, że jeszcze mogą, a tu niestety czas zawsze nie jest naszym sprzymierzeńcem. Wydaje się to absolutnie niewiarygodne. No to proszę państwa, mamy dowód. Nasza gwiazda z tego, co widzimy, już jest gotowa. Tak, ostatni. Bardzo serdecznie zapraszamy do nas. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow. Młoda, piękna, uśmiechnięta. Wow. Będę płakać zaraz. My będziemy płakać w ogóle wszyscy. Się nie dziwimy. To jest coś niesamowitego. Użyłam ten materiał i oczywiście emocje. Hmm. Jak się pani czuje? Dzisiaj już bardzo dobrze się czuję. Mm-hmm. Już nie kontroluję uśmiechu. Czuję się pewniejsza siebie. Proszę płakać. To są tak piękne łzy. Wygląda pani naprawdę zjawiskowo i cieszymy Dziękuję. Się, że właśnie tak też pani się czuje. I wiemy, że to jest dużo emocji w tym momencie. Na pewno odbudowuję swoją psychikę. Mhm. No bo ja, tak jak mówię, nie mam już tej kontroli mhm. nad tym, żeby kontrolować uśmiech, żeby bać się szeroko uśmiechać, więc... Zmienia się nie tylko wygląd, ale też zmienia się całe uczucie, całe poczucie. Tak, cały człowiek się zmienia. Cały człowiek, tak. Poczucie własnej wartości. Bo wiem, że idę do ludzi, którzy też nie mają problemów stomatologicznych, ładnie się uśmiechają. No wiadomo, dzisiaj jest stomatologia na innym poziomie niż w latach 80., mhm. skąd no, ta trauma się w moim roczniku, do ludzi, którzy korzystali z tamtych zabiegów, to mają tą traumę, na pewno większość ludzi. Więc idę pewnie, tak jak czuję się normalnie, wśród normalnych ludzi, tak? Nie czuję się jakaś gorsza, obca, taka, że patrzą na mnie inaczej ludzie. Że traktują mnie tak samo jak siebie. Nie wygląda każdego. Pani normalnie, wygląda pani zjawiskowo. To nic z normalnością nie ma wspólnego. Ja też dzisiaj weszłam do studia i mówię, wow. Promienieje, naprawdę. Promienieje. Proszę ale powiedzieć, tak. Jak zareagował mąż, właśnie, rodzina. Otoczenie całe. No mąż do tej pory mówi, nie mogę cię poznać. Jesteś zupełnie inną osobą Aha. niż znałem cię wcześniej, tak? Także ale wiecie, nie może już, się już się poznaliście pani Martusia, jak pani miała te problemy tak naprawdę tak, z zębami, tak. A on o tym nawet nie wiedział. Nie wiedział, bo ale to, no to słowo... była taka trauma, przepraszam, że tak. przerwę, trauma, że moje najbliższe otoczenie nie wiedziało o moich problemach. Mhm. Ja starałam się to ukrywać mhm. wszędzie. Przez ile lat, proszę powiedzieć? Przez naście lat. Naście lat. Złamałam jedynkę, kiedy miałam 9 lat po Komunii Świętej, wakacje. Więc no ta trauma się zaczęła od 9 roku życia. Matko. Ale dzisiaj jest przeszłością. Jest przeszłością tak. taką zupełnie. Jest przeszłością, ale proszę, też pamiętajmy o tym, bo też o tym rozmawiałyśmy. Naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mijamy osoby, rozmawiamy z osobami, dla których to jest koszmarny problem, który oni ukrywają i są z tym problemem sami. Mhm. To nie jest tylko problem medyczny, to jest też problem psychiczny. Wszyscy moi pacjenci, wszyscy mówią, że przede wszystkim czują się cudownie inaczej i to słowo, co pani Marta dzisiaj powiedziała, dlatego właśnie chciałam to podkreślić, normalność. Mhm. Coś, co dla nas jest zwykłe i czego my nie doceniamy, taka normalność, to jest coś, czym oni się wręcz rozkoszują, że mogę się uśmiechnąć, że ja nie muszę niczego zdejmować, że ja niczego nie pokażę, bo jakbym się uśmiechnęła, jak
szeroko bym nie chciała, to mam swoje dziąsła, swoje piękne zęby. Mhm. I to jest coś, na co każdy zasługuje. Na po prostu na normalność. Coś, o co mnie warto tknęło, walczyć. Jakby pójście, dotarcie tutaj do pani doktor, jeden z tych programów, z których odcinków zeszłego roku. Zobaczyłam jeden odcinek, potem zobaczyłam panią, która była tutaj też w ognisku muzycznym, prowadziła zajęcia z dziećmi. I to mnie tknęło i mówię, nie, idę, nie zwlekam już dłużej, tak? Zapisałam się na pierwszą wizytę, poszłam do pana doktora, potem czekałam na decyzję, no nikt się nie odzywał, mówię, może jeszcze pani doktor nie podjęła decyzji. Poprosiłam znowu o kontakt i zaproszono mnie na konsultację, no i pani doktor powiedziała, tak, robimy, no i to było dla mnie najszczęśliwsze. Ja w ogóle wiedziałam, że jak obejrzałam któryś z tych odcinków, że to jest dla mnie jedyna nadzieja, tak? Bo mówię, chodzi ci bez zębów ileś miesięcy, no to jest wstyd i tym bardziej, że ja mam duży kontakt z ludźmi cały czas i w dużej firmie pracuję i poza pracą też społecznie dużo działam, więc no muszę mieć uśmiech ładny. Teraz jeszcze więcej taki będzie pani działać, bo będzie jeszcze więcej energii i pewności siebie. Tak. Pewna, że zainspirowała pani również inne osoby teraz, żeby właśnie też się odważyły spełnić swoje marzenie w klinice dr Sobczak. Ja bym chciała podziękować przede wszystkim tutaj całemu zespołowi. Pani doktor, że podjęła się tak trudnego zadania, bo to naprawdę, tak jak pani doktor mówiła, było bardzo trudne zadanie do zrobienia. Pani Martynce. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy cały zespół, ludzi, naprawdę. Przecudowne osoby, naprawdę. No, można pokochać. Tak, pięknie zaprojektowała tak można pokochać Marto, klinikę i panią doktor. Wszystko, co złe, zostawiamy tak za sobą. Nowe życie. Dzisiaj idziemy za pani przepięknym, fantastycznym uśmiechem. Proszę rozdawać ten uśmiech tak i podarowywać go od rana do kolejnego poranka. Dzięki za to. Dziękujemy serdecznie. Bardzo. Wygląda pani przepięknie. Dziękuję. Pięknie. Jesteśmy pod wrażeniem. Marzenia się spełniają, nie tylko te stomatologiczne, ale...